No to zobacz, elektryka wyszła tyle. Ile? Masakra, masakra, masakra. No tyle wyszło. Halo, cześć, witamy Was na kanale Terasfera, ja jestem Paweł. A ja jestem Monika. Jak wiecie, Terasfera zbudowała swojego kampera. Możecie znaleźć odcinki ze wszystkich etapów budowy na naszej playliście. Wszystko rejestrowaliśmy, no ale do tej pory jeszcze nie podliczyliśmy kosztów budowy. Tak. Także nie wiem, czy to był gdzieś tam jakiś strach tak, w naszej podświadomości, żeby... Podświadomie chyba nie chcieliśmy wiedzieć, ile to wszystko kosztowało. Tak, jaka to była cena za to wszystko, ale dużo ludzi nas o to pyta, dużo z Was pytało, nas nawet na targach w Poznaniu. Tak. I po prostu stwierdziliśmy, że jednak chyba w końcu to podsumujemy. Mhm. Tym bardziej, że nasze opinie bardzo się różniły, bo tak obstawialiśmy, ja obstawiałam około 50-55 tysięcy za koszt samej budowy. Ja obstawiałam 35-40 tysięcy, tak bardzo optymistycznie. Tak, i tak wypośrodkowaliśmy na jakieś 40-45. No ale w końcu zdecydowaliśmy się to podliczyć, wszystko podsumowaliśmy, bo podczas budowy zbieraliśmy wszystkie rachunki. Tak, no zajęło mi to w sumie cały dzień, zajęło to cały dzień. Rozłożyć te wszystkie rachunki, posegregować, no i wydaje mi się, że udało nam się to skompletować wszystko i zrobić to tak, jak powinno, tak jak być powinno. I w ogóle całą informację, wszystkie informacje znajdziecie u nas na stronie internetowej www.terasfera.pl. Tam Monika zamieści artykuł i udostępni Wam cały kosztorys naszego campervana. Tak, będzie tam wszystko szczegółowo. Może dodamy nawet linki do niektórych komponentów, które kupowaliśmy, gdzie je kupowaliśmy. Tak. Także postaramy się te wszystkie informacje umieścić w jednym miejscu. Także wydaje mi się, że to jest taka dosyć pomocna rzecz przy budowie campervana, bo mniej więcej widzimy, co jest nam potrzebne podczas budowy, jak sobie tą budowę zaplanować, tak jak my to zrobiliśmy, że w sumie nie wydaliśmy wszystkich pieniędzy od razu, tylko to się rozkłada w czasie. I... Tak, tak. Właśnie o to chodzi, że my nie mieliśmy jakiegoś założonego budżetu. Oczywiście podliczyliśmy sobie mniej więcej, ile będzie takie te główne rzeczy, ile będą kosztowały. No i wiadomo, koszt samego busa wzięliśmy pod uwagę. No ale później, no to po prostu kupowaliśmy te wszystkie komponenty tak sukcesywnie, budowa się rozłożyła na te kilka miesięcy, bo w międzyczasie była zima, która troszeczkę nas przystopowała, bo jak wiecie, wszystko robiliśmy na zewnątrz, na ulicy. Przed domem. Tak, nie mamy garażu, nie mamy jakichś specjalistycznych narzędzi, więc no to też troszeczkę nasze prace spowolniło, tym bardziej, że też robiliśmy wszystko tak po pracy, w weekendy. Nie mieliśmy takiego czasu kompletnie poświęconego na tą budowę. Zima pozwoliła nam znowu zaoszczędzić jakieś pieniądze. Tak. No i zima pozwoliła też nam na zrobienie filmów z tej budowy, które właśnie możecie u nas obejrzeć. Dokładnie. Mieliśmy trochę więcej czasu, żeby to wszystko zebrać do kupy. No, no a później... No a później jak skończyliśmy budowę, to co? Zaczęliśmy cieszyć się podróżami, zaczęliśmy jeździć, no i nie było czasu tego podsumować. Tak nam się spodobało, że szkoda nam było tracić jakiegoś wolnego dnia, no to zliczanie, podliczanie, ale mieliśmy dużo materiału dla Was z podróży, a teraz znowu przychodzi jesień, więc mamy trochę więcej czasu na takie rzeczy przyziemne. Wpadliśmy w taką jesienną nostalgię, wszystko się uspokoiło i... Tak. Można było poświęcić ten jeden dzień, żeby to wszystko popodliczać. No dobra, już nie będziemy teraz tego przedłużać. Przechodzimy teraz do meritum sprawy. Meritum sprawy. Czyli ile kosztował nasz campervan? Nasz ciapek. Znaczy może nie ile kosztował, tylko ile kosztowało zrobienie naszego. Ile kosztuje. Ile kosztuje właśnie. Ile kosztuje teraz. Bo kosztował to wiemy, to nie trzeba było dużo podliczać. Ale to można było od razu zrobić. Dobra, także zapraszamy, zostańcie z nami i jedziemy. A zanim zaczniemy, to chciałam jeszcze dodać, że budowaliśmy oczywiście naszego campervana w Anglii, więc większość materiałów zamawialiśmy, za większość materiałów płaciliśmy w funtach, za część w euro, bo zamawialiśmy też baterie ze Słowacji. Więc przeliczyliśmy te wszystkie ceny dla Was na złotówki po bieżącym kursie funta, czyli 5 zł 40 groszy. Tak. Także wszystkie ceny podamy w złotówkach, ale na naszej stronie internetowej będą też ceny i w funtach, i w złotówkach, także każdy znajdzie coś dla siebie. Tak. No i żeby zbudować campervana, potrzebny jest samochód i od tego właśnie zaczniemy. My na bazę naszego campervana wybraliśmy Mercedesa Sprintera CDI 313 ze standardowym silnikiem 2.1 diesla, moc to 129 koni mechanicznych, rok produkcji 2016. Wybraliśmy model z klimatyzacją, bo bardzo nam na tym zależało. Niestety po napełnieniu tej klimatyzacji okazało się, że kompresor zdechł po prostu, przestał działać. Także dodatkowym kosztem był nowy kompresor, który kosztował 1350 zł. No, wymienić musieliśmy też uszczelkę do drzwi, która kosztowała 216 zł. Tak, zamek do drzwi suwanych też nam padł któregoś razu, także za to zapłaciliśmy 324 zł. Kupiliśmy też spoiler na przednią maskę, to już taki bajerek to 224 zł. Tak, no i takim największym kosztem to był wydatek na opony. Kupiliśmy opony Michelin Agilis Cross Climate, jest to opona wielosezonowa, no i za nie zapłaciliśmy 3534 zł. Także koszt auta z tymi wszystkimi drobnymi naprawami, bo więcej nic nie musieliśmy naprawiać, wszystko nam działa do tej pory. No to było 63 968 zł. Tyle nas kosztowało ciapek na samym początku. No i pierwszym takim etapem było wyciszenie, które dawaliśmy punktowo, bo Mercedes jest dosyć dobrze wyciszony, więc nie było potrzeby tego kłaść na całej powierzchni. Użyliśmy do tego maty wyciszającej Dodomat, 50 arkuszy, koszt tego 377 zł. Kolejnym etapem była izolacja. Użyliśmy do tego twardej płyty PIR CELOTEX 50 mm i 20 mm. Na łączenia zastosowaliśmy folię aluminiową. Całość pokryliśmy folią paroizolacyjną. Tak, zastosowaliśmy również szpilki samoprzylepne na suficie, taśmę dwustronną do zamontowania folii paroizolacyjnej. W trudno dostępnych miejscach używaliśmy wełny ekologicznej 100 mm grubej oraz pianki termoizolacyjnej wolno rozprężającej. Tak. No i też oczywiście potrzebny do tego był klej do mocowania tych płyt na ścianach. Całość izolacji kosztowała 2373 zł. Podłoga. Na podłodze też zaoszczędziliśmy, bo w sumie użyliśmy tej samej płyty oryginalnej, która już tutaj była, bo nie była bardzo zniszczona. Więc koszt podłogi to była tylko farba Hammerite, którą zabezpieczyliśmy całą tą metalową powierzchnię, wykładzina winylowa, którą położyliśmy na całości na płycie. Użyliśmy też do tego kleju w sprayu, no i garaż. Tak, w garażu płytę metalową pod rowery kupiliśmy. I całość wykończyłeś takim kątownikiem. Kątownikiem, który ładnie tam wykończył w bagażniku nam krawędź tej płyty. Również zakupiliśmy wentylator, tutaj przy instalacji gazowej umieściliśmy go w podłodze, żeby było po prostu to pomieszczenie wentylowane. Także koszt całej podłogi to był 1369 zł. Kolejnym etapem to był montaż okien. Nie ukrywam, że był to bardzo stresujący dla nas moment przy budowie campervana. Tak, ale też tutaj zaoszczędziliśmy. Tak, chcieliśmy oczywiście zastosować okna kamperowe, a nie samochodowe, bo lepiej się sprawdzają, nie ma kondensacji, no są cieplejsze, bardziej wyciszają, no ale okna markowe są dosyć drogie, no ale udało nam się znaleźć takie mało znanej firmy, które są dużo tańsze i tak za małe okno 50 na 35 cm zapłaciliśmy 917 zł, to duże okno kosztowało 1214 zł. Tak, zakupiliśmy również wentylator i tutaj kupiliśmy wentylator firmy Fiamma. Dokładnie jest to model TurboVent Premium 400, za który zapłaciliśmy 1058 zł. No i do tego jeszcze jakieś uszczelniacze, Sikaflex 221 czarny, do obramowania okien, Sikaflex 521 biały. Tak, jeszcze używaliśmy taśmy butylowej. I taśma butylowa. No i cały koszt tych okien to był 3411 zł. Kolejna kategoria to będą meble i stolarka. Umieściliśmy to wszystko w tej jednej kategorii, całe drewno, które tutaj zużyliśmy tak, na budowę. Wszystkie kantówki, blaty, płyty, tak, panele tak. Na ścianach, na suficie. I tak płyta otwardzana, kantówki, wkręty, to jest koszt 3041 zł. Do tego była płyta MDF, z której robiliśmy drzwi do szafy i drzwiczki tutaj do szafek kuchennych za 112 zł. No, klej, który używaliśmy do klejenia tego wszystkiego, to był Sikaflex EBT. Sufit i większość ścian, tak jak tutaj za nami, zrobiliśmy z paneli sosnowych, na które wydaliśmy 390 zł. Wsporniki do wszystkich stolików, tutaj do małych stolików, takie małe wsporniki, tutaj większy do tego stolika rozkładanego, jakieś uchwyty skórzane, uchwyty ceramiczne do szafek, zawiasy do szafek wiszących, magnesy. To wszystko te drobne komponenty, oczywiście na stronie będą wszystko wyszczególnione, te ceny. Tak, może tu warte uwagi jest jeszcze cena blatu. Użyliśmy blat dębowy 22 mm, za który zapłaciliśmy 953 zł. Tak, i z tego blatu zrobiliśmy blat kuchenny, stolik, tutaj półkę. Wszystkie te przedłużenia blatów do powiększenia tutaj przestrzeni. Zużyliśmy 3 metry tego blatu. Gąbka na siedziska za 264 zł i materiał do uszycia pokrowców na tą gąbkę, który kosztował 129 zł. Tak, kolejnym takim trochę większym kosztem był wydatek na materac. Tak, jest to materac z Ikei, 966 zł. No i tak powstały nasze meble, szafeczki, drzwiczki. Inne tego typu rzeczy. No i na te wszystkie elementy drewniane i wszystkie gadżety potrzebne do tego wydaliśmy 6806 zł. No, stolarka dosyć dużo nas kosztowała. No to teraz kuchnia. Kuchnia i słuchajcie, kuchenka z piekarnikiem to wcale nie był najdroższy koszt naszej kuchni, na którą ja się uparłam i z której jesteśmy bardzo zadowoleni. Kuchenka kosztowała 2062 zł razem z piekarnikiem. Jest to Pacific 4500, taki model. A najdroższym elementem w naszej kuchni była lodówka. Zdecydowaliśmy się tutaj na lodówkę dedykowaną do kamperów Vitrifrigo 75 litrów. Jest to lodówka kompresorowa z oddzielnym kompresorem, dlatego też się na nią zdecydowaliśmy, żeby była po prostu jak największa, a żeby troszeczkę można było zaoszczędzić miejsca. Tak, no ubolewaliśmy troszkę, że musimy wydać tyle na tą lodówkę, no ale nie mogliśmy znaleźć tutaj fachowca w Anglii, żeby nam zwykłą lodówkę przerobił na 12 V, jak to ma miejsce w Polsce i naprawdę moglibyśmy sporo zaoszczędzić na lodówce, no ale realia wyszły jak wyszły. Wyszło jak wyszło i lodówka kosztowała 3666 zł. Tak, no do kuchni potrzebowaliśmy również zlewu, za który zapłaciliśmy 410 zł i baterię kupiliśmy z taką przedłużką, za którą zapłaciliśmy 264 zł. I takim jeszcze większym kosztem były płytki na ścianę. Samoprzylepne, które kosztowały 440 zł. No i jakieś akcesoria, jak słoiczki na przyprawy, czy jakieś różne gadżety, które kupiliśmy w Ikei, jakieś wieszaczki, rurki, haczyki, pojemniki. Wydaliśmy na to 216 zł. No i łączny koszt kuchni wyniósł 7165 zł. No to jak już podsumowaliśmy temat kuchni i jesteśmy przy temacie kuchni, to może przerwa na kawkę. Oj tak. Herbatka, kawka. Bo mi już zaschło w ustach. Dla mnie też, także wracamy za chwileczkę. No dobra, kończymy. Bierzemy się dalej do pracy. Liczymy dalej. No to teraz łazienka, która wbrew pozorom wcale nie wyszła tak drogo. No nie jest źle. A dlatego, że użyliśmy brodzik taki zwykły domowy, który kosztował 434 zł. Bateria za 351 zł, to taka bidetowa, malutka. Czyli nie były to rzeczy dedykowane do kamperów, dzięki którym zaoszczędziliśmy parę złotych. A dedykowana do kamperów była toaleta chemiczna, przenośna, która no też nie jest bardzo droga, 675 zł. No jest dużo tańsza niż toaleta kompostowa. No może nie jest tak praktyczna, no trochę więcej jest z nią problemów, no ale, zachodu, ale różnica w cenie jest ogromna. Duża, tak. Także na taką się zdecydowaliśmy. Potrzebna nam była również wykładzina winylowa do wykończenia ścian. No i takim podstawowym elementem przy budowie naszej łazienki był zestaw do uszczelnienia łazienkowy, na który wydaliśmy 248 zł. Czyli była to folia w płynie, różne taśmy uszczelniające. Tak, taki impregnat i tym wszystkim zabezpieczyliśmy wszystkie ściany naokoło, tak. I pokryliśmy właśnie tą wykładziną winylową. No i wszystko, całość... Uszczelniliśmy Sikaflex 522, za który zapłaciliśmy 113 zł. I całość łazienki to koszt 2332 zł. Także w sumie nawet spoko. A jest bardzo fajna, przestronna, jesteśmy z niej bardzo zadowoleni. No nie wyobrażam sobie życia bez niej po prostu. No, ja też nie. Kolejna kategoria to będzie hydraulika. No, dokładnie, no bo jak mogłoby nie być hydrauliki w łazience? I w kuchni. Na to trzeba było wydać. Tak, no i tu takim największym chyba kosztem był boiler Truma, gazowo-elektryczny, 10-litrowy, za który zapłaciliśmy 2299 zł. Dodatkowo doszedł koszt takiej przedłużki do wentylatora, do tego boilera, bo nasza ściana była troszeczkę za gruba i ta przedłużka kosztowała 231 zł. Tak, musieliśmy również zakupić pompę. Zdecydowaliśmy się na pompę firmy Shurflo, która daje ciśnienie 2,1 bara, 12V oczywiście, za nią zapłaciliśmy 296 zł. Filtr do tej pompy 64 zł kosztował, zbiorniczek wyrównawczy, który mamy w naszej instalacji hydraulicznej firmy Fiamma, zapłaciliśmy za niego 156 zł. No i takim kolejnym większym wydatkiem były zbiorniki na wodę, bo zdecydowaliśmy się na zbiorniki dedykowane do Sprintera, a to dlatego, że chcieliśmy je umieścić pod vanem. No i takie dedykowane świetnie tam pasują. Świetnie pasują, ale się świetnie je też montowało. Bez kanału było po prostu zarobiście. Tak, montaż był bardzo trudny, ale jakoś się udało. Jest to zbiornik na wodę białą 75 litrów, na wodę szarą 55 litrów. No i koszt tych zbiorników to jest 1582 zł. Tak, zdecydowaliśmy się również zainwestować w takie urządzenie, które pokazuje nam poziom wody szarej i poziom wody białej. I za to zapłaciliśmy 323 zł. Wlew do zbiornika na wodę białą 80 zł, bo mamy wylew zewnętrzny, jakieś rurki, kolanka, zawory, John Guest za 611 zł. Chwyty, klipsy musieliśmy również zakupić do tych rurek. No i całość tej hydrauliki to jest koszt 5840 zł. No, także tyle trzeba wydać, żeby mieć ciepłą wodę w wanie. Mniej więcej. No i teraz kategoria, która pociągnęła nas po kieszeni dosyć grubo. Tak, elektryka, Paweł. Elektryka. Paweł jest specem od elektryki i sobie takie wymyślił tutaj cuda, ale muszę przyznać, że po prostu działa świetnie, prądu nam nie brakuje, no, a to jest chyba najważniejsze. To jest duży plus. No i co? Zaczniemy może bagażnik dachowy, na którym zamontowaliśmy panele słoneczne, 627 zł, panele monokrystaliczne. 2 razy 200 W. 1943 zł. Kontroler ładowania firmy EPWR 40A MPPT. Za niego zapłaciliśmy 890 zł. Zainwestowaliśmy również w przetwornicę 1000 W, żebyśmy mieli 220 V w naszym wanie. I za to zapłaciliśmy 728 zł. No i to, co jest najdroższe. Tak. To, co jest najdroższe, czyli nasze baterie LiFePO4 złożone z 4 Winston Cell I system BMS. I to w sumie wyszło nas 7722 zł. Separator Sterling 60A, który umożliwia nam ładowanie naszej baterii podczas jazdy. 1533 zł. Tak, no i tutaj weszły jakieś tam włączniki, bezpieczniki, światła LEDowe, taśma LEDowa, różne przewody, końcówki, peszele. Tak. Uchwyty do tych przewodów, śruby również były nam potrzebne do, na przykład do montażu naszego bagażnika, jak również do montowania różnych przewodów do naszej baterii. No. Jednym słowem dużo drogich rzeczy, a tak. Całość tego to koszt 16 675 zł. No zabolało, no ale cóż, teraz przynajmniej się cieszymy, że mamy prądu wystarczającą ilość. No i co mamy tu dalej? Instalacja gazowa. Tak. No to będzie proste, bo zamawialiśmy wszystko z jednego sklepu internetowego. Tam wrzucimy na pewno link na stronę do tego, bo to jest bardzo fajna opcja. Można tam sobie wybrać zbiornik bądź butlę przenośną. Tak, i oni już wszystko razem kompletują całe zamówienie. Także tak, wszystkie rurki, zawory, reduktor, wszystko już można sobie tam skompletować. Tak. Także całość tego to był koszt 2201 zł. Tak, i Wam powiem jeszcze taką ciekawostkę, że na przykład zbiornik, który kupiliśmy w Anglii, na gaz, okazało się, że jest produkowany we Wrocławiu. Także mamy coś polskiego w naszym vanie. Tak, mamy ten zbiornik zewnętrzny, montowany też pod vanem. Można go tankować gazem LPG na stacjach benzynowych, gazowych. Także jest to też bardzo wygodne, dokładnie. I tanie jest w użytkowaniu, więc no, troszeczkę więcej kosztowała ta instalacja, ale w użytkowaniu się to zwraca, bo gaz wychodzi naprawdę bardzo tanio. No, ale żeby było ciepło w wanie podczas chłodnych wieczorów czy zimową porą, no potrzebne jest ogrzewanie. I tutaj zainwestowaliśmy w chińskie Webasto. Zainwestowaliśmy w chińskie Webasto. Które nas nie szarpnęło aż tak bardzo po kieszeni, jak na przykład bateria. Ale wydaliśmy na nie 392 zł. Jest to Webasto o mocy 5 kW. Tak, bardzo mocne. Grzeje po prostu. Na minimum trzeba cały czas po prostu włączać, bo jest za gorąco w wanie się robi. Rurka do wydechu, żeby też robiłeś przedłużenie. Całego wydechu robiłem. No jakiś uszczelniacz odporny na wysoką temperaturę za 60 zł. No i całość tego ogrzewania to wyszło 558 zł. I mamy ciepło. Bardzo ciepło. A nawet gorąco. No i dobrnęliśmy prawie do końca. Mam nadzieję, że Was nie zanudzamy. Ostatnia kategoria to akcesoria. Szeroko pojęta kategoria, bo umieściliśmy tutaj na przykład farby, lakiery, pędzle, które kosztowały 1268 zł. Tak, i to jest dosyć takie ciekawe, bo jak podliczaliśmy wszystkie koszta, to nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy, że na jakieś pędzle, lakiery, farby, papier ścierny wydaliśmy aż tyle pieniędzy. No ja się nie spodziewałem, że tyle na to takie drobiazgi niby, a jednak... Gdzieś się tam to dokupywało mimochodem przy okazji innych rzeczy, a w sumie sporo na to poszło pieniędzy. Narzędzia. No, otwornice, wiertła. Tak, takie akcesoria do narzędzi też bardziej, które się zużywają. I koszt tego to jest 1031 zł. I również w tej kategorii akcesoria umieściliśmy tak wszystkie różne rzeczy, które kupiliśmy, które są potrzebne do podróżowania vanem. Nie tylko do, może nie są one potrzebne do budowy, tak, ale żeby zacząć podróż i cieszyć się tą podróżą, no trzeba niestety pewne rzeczy mieć w vanie. I to są na przykład drabina teleskopowa za 210 zł. Dzięki której możemy się dostać do paneli na przykład, jak się coś popsuje. Wąż do napełniania wody 10 metrów za 102 zł. Słupki teleskopowe do markizy, czyli właśnie do tej, którą sami wykonaliśmy, to było 169 zł. No i kolejnym takim ważnym elementem jest huśtawka. No tak, no na nią aż musieliśmy... 107 zł, zasłony 102 zł. No to są takie rzeczy. Jakieś organizery z siatką, maty antypoślizgowe, lejek do wlewu wody, wiaderko składane, które też się przydaje czasami w podróży, jakieś koszyki pod zlew, które zamontowaliśmy, plastikowe. organizer do bagażnika. Gaśnica 2 kg, także ona też jest niezbędna przy wyposażeniu vana, moim zdaniem. I tutaj nie ma co oszczędzać. No i podkoła na jazdy, tak. Podkoła i te maty antypoślizgowe. Tak. Także cały koszt tych wszystkich akcesoriów to był 3825 zł. Tak, dokładnie. Także no widzicie, dosyć spora suma, którą czasami no, nie bierze się pod uwagę. No, tak, to są takie drobiazgi później przy podróżowaniu. Mhm. No i dobrze, no to podsumujmy teraz wszystko. Zobaczmy, ile to wyszło. A więc wszystko razem z kosztem samochodu, który przypomnę, to było 63 968 zł. Cały koszt naszego campervana, włączając to zakup samochodu, jest to 116 907 zł. Tak, tyle wydaliśmy na naszego ciapka, żebyśmy mogli się nim teraz cieszyć. No i teraz się nim cieszymy. Tak, no i nie wiem, czy jest to dużo, czy jest to mało. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. Na pewno te ceny są teraz troszeczkę wyższe, bo my zaczęliśmy budowę no, ponad rok temu, więc to ceny ostatnio poszły sporo do góry z tego, co słyszeliśmy, więc myślę, że teraz pewnie byłoby to jeszcze troszeczkę drożej. Ale dajcie nam znać w komentarzach, co myślicie na ten temat. No i oczywiście wszystkie szczegółowe ceny będą na stronie internetowej, będą też linki do niektórych komponentów, do tego, co uda nam się po prostu tam jeszcze odnaleźć. Tak. Także serdecznie zapraszamy, jeżeli ktoś jest zainteresowany. Jeszcze raz przypomnę o tej naszej playliście Budowa Kampera, gdzie pokazujemy krok po kroku i jak wszystko montujemy, wszystkie instalacje, no budujemy krok po kroku. Także tak, zapraszamy Was do komentowania, do polubienia naszego filmu. Pomaga nam to rozwijać nasz kanał. Każda aktywność na kanale podnosi algorytmy na YouTubie i możemy się w ten sposób rozwijać, także od razu z góry dziękujemy. Możecie również udostępniać, jeżeli znacie kogoś, kto zamierza zbudować kampera albo już buduje, to możecie polecić nasz kanał. No właśnie. Także będziemy bardzo wdzięczni. Za wsparcie. Za wsparcie z naszej strony. A jeżeli są tu nowi widzowie, to zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. No i co? No i widzimy się za tydzień w takim razie. Zapraszamy. Także to by było na tyle. No i nie zapomnijcie jeszcze jednej rzeczy, że na naszej stronie możecie sobie ściągnąć za darmo cały kosztorys naszego vana i krok po kroku sobie go prześledzić, jak to wygląda cenowo, a może Wam to pomoże przy zakupach różnych komponentów, przy budowie Waszego vana. Albo planowania budżetu. Albo planowania budżetu, dokładnie. Oczywiście więcej. Wiadomo, że no każdy robi to inaczej, więc pewnych rzeczy na przykład nie będzie potrzebował, bo może ktoś nie chcieć mieć ciepłej wody, tak, albo okien. No, różne, każdy ma pomysły i to jest właśnie piękne w budowie campervanów, że każdy robi campervana pod siebie, każdy ma swój własny budżet i to jest właśnie piękne. Także dziękujemy za uwagę i zapraszamy za tydzień. Trzymajcie się. Hej!